dzisiaj. Dzisiaj jest. Co dzisiaj jest? Chyba 31 sierpień. No, ale można uznać, że to jest początek czego? Nie wakacji. Koniec wakacji, czyli początek nie wakacji? Nie wiem, jak to się nazywa. W każdym razie zaczynamy. No, o, zaczynamy. Jestem Martin Lechowicz i nagrywam www.odwyk.com ten odcinki tutejsze, bo nikt inny tego nie robi. A jak robi, to nie tak luźno, tylko sztywno, a ja wolę mówić luźno, bo w ogóle jest świat luźniejszy, jest fajniejszy. I chwilowo jestem zdegustowany w ogóle, bo przez pół godziny gadałem i nagrywałem to, co mam do powiedzenia i nagle bateria stwierdziła, że ja sobie zdechnę i wzięła i zdechła. I to tak nagle, bez ostrzeżenia, w związku z czym wszystko, całe pół godziny poszło i nie ma, od początku będę gadać. Co już nie będzie takie świeże, bo zawsze za pierwszym razem jest fajniej. Ale ja to powiem, bo to ważny odcinek. Dzisiaj będzie o mówieniu fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Tada! Patrzę, czy bateria z kolei nie padnie w kamerze. No, dziwne, tam jest silniejsza. No, to takie. I że z tym, no, więc tak, już ważny temat jest, a ja sobie stwierdziłem, że go nigdy nie było. Przypomniałem sobie na odwyku takiego tematu i to jest dziwne trochę, bo to jest absolutnie fundamentalny temat. Kłamstwo. To jest temat. Kłamstwo. Gdzie ja tu mam fragmenty o kłamstwie? Fragmentów o kłamstwie jest cała kupa. Kupa jest fragmentów o kłamstwie, a zaczyna się kłamstwo od samego ogrodu Eden, od pierwszego dnia, no ja tam może nie dnia, nie wiem, nie wiadomo kiedy. Po prostu było tak, że żył sobie człowiek i jego kobieta. O, podlałem kwiatka. Żyli sobie. Z kwiatek się nie zarazi czymś, nie? Żyli sobie bez ubrania w ogrodzie i no i robili różne rzeczy tam. Nikt nie patrzył, byli sami, paparazzi nie było, nikogo nie było. Mogli robić, co chcieli. No i potem przyszedł wąż i powiedział do kobiety, że wiesz co, czemu wy to tak żyjecie, fajnie macie, ale coś tam, to musi być jakiś haczyk. No jest haczyk, tak, bo Bóg nam powiedział, żebyśmy nie jedli z drzewa, ani go nawet nie dotykali, bo umrzemy. I powiedział tak wąż, że tam gówno prawda, powiedział. Nie, jakby tak powiedział, to by mu nie uwierzył. On powiedział tak szarmancko, takim mocnym głosem w ogóle, miał twarz jak Sean Connery, nienaganne maniery i dobre perfumy. Dlatego mu pewnie uwierzyła. Albo powiedział, że wcale nie, droga pani, szanowna pani, pani nie ma racji, pani jest w błędzie, pani się myli, ale to nie pani wina, to ten Bóg jest takim wrednym, prawda, tutaj użył epitetu i on uważa, że jesteście, nie nadajecie się, żeby być równorzędnymi z nim partnerami, chce was ograniczać i wie, że jak zjecie z tego owocu, będziecie jak Bóg, będziecie jak Bóg będziecie. Po prostu na równi. I tego. No i on tutaj tak przekonywał, coś tam, taką spiskową teorię dziejów jej pokazał. Bo to taki spisek, tylko jednoosobowy. Bóg spiskuje. Inaczej mówiąc, zakładał, że Bóg ma złe intencje. I on tak przedstawił sytuację. I wtedy się wydawało to kobiecie logiczne. No bo to się wydaje logiczne. Jak dzisiaj się wydaje ludziom logiczne, że chrześcijaństwo to jest też taki spisek na przykład, bo te religie były od zawsze i zawsze gdzieś tam była jakaś matka z jakąś córką i jakiś tam odpowiednik Jezusa, tylko że to on się inaczej nazywał, bla bla. Nie, to jest tak sobie ludzie wierzą, no bo no ludzie są, no wiedzy nie mają, to łatwo im uwierzyć. Ja nie wierzę, bo już za dużo wiem, żeby w takie pierdoły wierzyć. To jest kwestia przeczytania po prostu trochę więcej. Filmik Zeitgeist chodzi na YouTube z takimi rewelacjami, co jest tak banalnie prosto obalić te dziwne koncepcje, że to z chrześcijaństwa jakiś spisek czy coś tam, jakaś jedna taka kopia innych religii. My goodness, jest tak banalnie prosto na przeużyciu samej Wikipedii. Tam autor filmu pokazuje te różne podobieństwa między Jezusem a Kryszną na przykład. No to wystarczyło wejść na Wikipedię i poczytać.
No oczywiście, jak są tam trzy podobieństwa jakieś, ale jest oprócz tego 300 różnic, które powodują, że to są kompletnie inne historie. I tak samo z tymi innymi religiami. No rany, to tak na siłę było zrobione, ale to była dygresja głupia. W każdym razie wężowi się udało wcisnąć tą spiskową teorię i Ewa łykła. No i powiedziała, że ty masz rację. Bóg nas chce zrodzić w bambuko i tylko dlatego nam mówi nie jedzcie, bo on nie chce, byśmy byli tacy jak on. I masz rację, na pewno nie umrzemy, bo Bóg jest na pewno dobry, to przecież by nas nie zabił tak po prostu, nie? Powiedział, że umrzemy, ale on tylko tak powiedział, żeby nas oszukać trochę, tak wiecie, tak jak się dziecku mówi, coś tam, żeby zrobiło, nie? No to wzięła i zerwała. No. I to było pierwsze kłamstwo i skończyło się tak, że przyszedł Bóg, jak to zwykle, się w każdej historii, każda historia ma ten sam schemat. Przychodzi ktoś, naopowiada kłamstw, człowiek uwierzy, zrobi coś głupiego i złego, przychodzi Bóg i mówi tak: którego słowa nie zrozumiałaś, jak mówiłem, nie jedz z tego drzewa? On mówi, nie, bo tam. Mówi, a Bóg mówi, słuchaj mnie wyraźnie, czytaj mi z ust. Co w tym było niejasnego? No. Ja w końcu mówię, bo wąż mnie namówił. No. No i tak się też kończą też wytłumaczenia z kłamstw. No i wszyscy oczywiście dostali w tyłek, czego konsekwencje my ponosimy, wszyscy jako ich potomstwo tej pierwszej pary. Tak czy inaczej, kłamstwo od tamtego momentu zrobiło świetlaną karierę. Po prostu jest wszędzie, zawsze z nami, codziennie. A jeszcze odkąd telewizja została wynaleziona, to jest po prostu złote lata kłamstwa mamy dzisiaj. Tak. No i o kłamstwie teraz. Jak złe jest kłamstwo dla Boga? Że jest złe, to chyba nie trzeba nikogo przekonywać. Jak złe jest, możemy się dowiedzieć z fragmentów. Ja może, nie wiem, że wyłączę i włączę, bo się znowu mi tak fajna, odcinek fajny się zepsuje, bo bateria zniknie. No może ostrzega. Będziesz baterio, halo, będziesz ostrzegać? Będziesz piszczeć czy coś? Dobrze? Muszę tak ostrożnie trzymać czy coś. Jak złe jest? Tu mamy taki opis. O prorokach na przykład. Prorocy byli szczególnie tępieni za mówienie czegoś złego. Ale dobra, bez proroków. Najpierw Psalm 101, werset 7 mówi tak: nie będzie mieszkał w moim domu ten, kto podstęp knuje. Ten, który kłamstwa rozgłasza, nie ostoi się przed mymi oczami. No, kropka. Czyli, no, proste, jasne, trzeba jest tłumaczyć. Psalm 52 mówi, tak dłużej, tutaj drugi werset, taka większa mowa. Dlaczego złością się chełpisz, przemożny niegodziwcze? To jest dobre zdanie, jako na przykład... No, takie ćwiczenie dla obcokrajowców z języka polskiego. Dlaczego złością się chełpisz, przemożny niegodziwcze? Ha, dlaczegoż? I w ogóle jak ci wtedy tłumaczę, jakiego słownictwa używa rany. To jest chyba tłumaczenie z tego, co sobie zapisałem z Biblii Tysiąclecia, więc możecie sprawdzić, to ta katolicka Biblia. Że ma, tak, tłumacz użył sobie przemożny niegodziwcze, rany. Ja sobie wyobrażam, jak tak na mównicy sejmowej ktoś przychodzi, mówi jakiś tam, nie wiem, no przychodzi jakiś facet i mówi do drugiego tam z przeciwnej partii: ty przemożny niegodziwcze, dlaczego podnosisz podatki? Panie Tusk, ty przemożny niegodziwcze, dlaczego VAT podnosisz, panie Tusk? Panie przemożny niegodziwcze. No, dalej jest napisane tutaj. Wróćmy do tematu. Dlaczego, oznaczam od początku. Dlaczego złością się chełpisz, przemożny niegodziwcze? Przez cały dzień zamyślasz zgubę. Twój język jest jak ostra brzytwa. Sprawco podstępu. No to też pasuje do tego polityka, prawda? Dobra, miłujesz bardziej zło niż dobro, bardziej kłamstwo niż mowę sprawiedliwą. Miłujesz wszelkie zgubne mowy, podstępne języku.